Fundacja Wolne Miejsce ponownie jedzie na Ukrainę i przygotuje tam świąteczne dania z okazji prawosławnych świąt Bożego Narodzenia. Podobnie jak przy organizacji metropolitalnej Wigilii dla Samotnych, potrzebna jest jednak pomoc mieszkańców. Potrzebujemy produktów do gotowania, czyli będziemy tam gotować barszcz czerwony, można przynosić przyprawy, zakwasy, uszka. Natomiast wszystko, co ludzie chcą przekazać, nawet odzież nową, śpiwory, koce, wszystko, co tym osobom na Ukrainie się przyda, przyjmujemy. Zabawki dla dzieci i nieograniczoną ilość oczywiście słodyczy, owoców, wszystko, co możemy przekazać i umilić ten dzień wigilijny u nich na Ukrainie. To nie pierwszy raz, gdy wolontariusze Fundacji Wolne Miejsce pomagają obywatelom Ukrainy. Wiele razy wolontariusze Fundacji pomagali tym, którzy uciekali przed wojną na granicy polsko-ukraińskiej. Tak, miałam okazję być na przejściu granicznym po wybuchu wojny. Ludzie byli bardzo wzruszeni po tym, jak po przekroczeniu granicy zobaczyli nas, wolontariuszy, którzy mieli tak naprawdę chęci i otwarte serca, żeby im pomóc. W piątek 6 stycznia na Ukrainie obchodzona jest Wigilia, a w sobotę pierwszy dzień świąt, który jest bardziej celebrowany niż Wigilia. Wtedy wolontariusze fundacji będą rozdawać posiłki przy lwowskim dworcu. Tradycyjnie gotujemy 1000 porcji barszczu w naszym kotle fundacyjnym na ogniu, ale oprócz tego będziemy mieć jeszcze inne jedzenia. Bierzemy nasze patelnie, bierzemy oczywiście, mamy ogromne też ilości ciasta, które dostaliśmy na to wydarzenie. Staramy się, w spicherze pewnie weźmiemy jakieś owoce. Być może ktoś właśnie teraz oglądając, słuchając nas, jeszcze będzie chciał się do tego dołączyć, to o 8 rano jest wyjazd w piątek spod Spichlerza w Katowicach, ale też można swoim samochodem, osobom, jeśli ktoś chce nas dołączyć jako wolontariusz, też wystarczy skontaktować naszą fundacją. W pomoc fundacji zaangażował się już m.in. prezydent Katowic Marcin Krupa.